Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam. Długo wyczekiwana osoba, Agnieszka, stoi obok mnie. Dzisiaj do mnie tutaj przyjechała. No ktoś musiał, bo jak ty do mnie nie dojechałaś, to ja po prostu musiałam do ciebie przyjechać. Tak. Zebrałam się siłę i dupską. I do ciebie. Pojawiła się. Ale uwierzcie, jakie było moje zaskoczenie, bo to było w ogóle nieplanowane. W ogóle nie było jakiejś takiej, żeśmy się wczoraj jeszcze nie zgadywały. Siedzimy, pijemy sobie kawę w domu, szczeka pies. Ja mówię, co ten pies szczeka? Patrzę, Ozzy tak szczeka, Mikuś tuli uszy i ja mówię, coś jest nie tak. Idę do okna, nie widzę nikogo, ale patrzę, wjeżdża, już tylko zobaczyłam tył samochodu. Edziu mówi, ty to chyba Beniu przyjechał, mamy brat, nie? Ja, ale wjeżdża na podwórko, ja mówię, ty, to nie jest samochód Benia. I żebyś nie stanęła na tym miejscu, co parkujesz, to bym do końca, dopóki bym ciebie nie zobaczyła, nie uwierzyłam. Ach. I ja mówię, nie. Ja nie wierzę, ja pitole, to jest oczywiście łagodna wersja, jak wypadłam, jak torpeda, wyściskałam Agnieszkę na wszystkie strony. Cieszę się, że przyjechała. Nie no, ruszyłam te swoje cztery litery, lepiej się poczułam i mówię, daję, do Reni. Tak, no i dzisiaj taki luźny odcinek, niedziela. O, jak pięknie, pięknie. Być może wylądują tam, bo tam po drugiej stronie rzeki jest staw i one, podejrzewam, że mają tam gniazdo. Nigdy nie chodziłam z tamtej strony zaglądać, czy one gniazdują, czy nie. No tutaj praktycznie mieszkamy w lesie, dookoła są lasy. No i tutaj też zobaczcie, jest staw. Za tym stawem już są rozlewiska tej naszej rzeczki Myśli i za rzeczką już jest las sosnowy, także mieszkamy praktycznie w lesie. Tutaj nieraz podchodzą sarenki, przychodzą różne zwierzątka i można podglądać, pływają łabędzie, one tutaj w ogóle gniazdują. No jest pięknie, taka cisza i spokój. I ten ogród tu koło domu jest tak naprawdę dziki, taki jak ja kocham. Nie robimy praktycznie nic. Trochę się wygrabi, gdzieś tam skosi trawę, ale nie likwidujemy drzew, które, no zobaczcie jak one rosną. Tutaj jest, ktoś by powiedział, mydło i powidło. Jest jeżyna, są wiśnie, bez których mi bóbr spiłował w tamtym roku. Mamusia jak zobaczyła, to powiedziała, by go szlak trafił. No ale oczywiście bobra szlak nie trafiła, a bez został spiłowany. Puścił on mi tutaj dwa takie pędy, kilka tych pędów było, ale poobcinałam i teraz to muszę wszystko sobie podciągnąć do góry, żeby to rosło prosto i ten bez będzie mi się rozwijał. Szkoda mi jest go, bo to jest biały, pełny, silnie pachnący lilak, właściwie lilak, bo bez to my tak mówimy też potocznie, a prawidłowa nazwa to jest lilak. I ten lilak napuszczał mi tutaj masę małych lilaczków, które będę chciała gdzieś poprzesadzać, może na ogrodzie nawet. Obok jest niebieski, też pełny, bardzo silnie również pachnący i też puszcza wszędzie, gdzie się tylko da. Tam popuszczał, też będę musiała to wszystko porozkopywać, żeby to ładnie później pachniało. No i też jest pożytek dla pszczół. Także ten ogród tutaj jest, ja to zawsze mówię, dziki. Mamy pszczoły, część pszczół, bo nasza pasieka jest dosyć spora i podzieliliśmy sobie ją na dwie części. Tutaj koło domu stoi jeden pawilon i część uli stacjonarnych. I tam, gdzie mam ogrody na naszych polach, na łąkach, stoi drugi pawilon i również ule stacjonarne. Dlaczego tak? No jest nam wygodniej, tutaj jest mało miejsca, dwa pawilony, nie byłoby gdzie postawić, tych uli też jest dosyć dużo i byłoby tutaj za ciasno, a tak część jest tam, część jest tu, jak już przychodzi sezon kwitnienia rzepaku, pawilony jadą, są przewożone, podpina się traktor i hajda, jadą na rzepak czy na akację, a te zostają i tutaj mamy miód wielokwiatowy. Te ule nie są wożone, one stoją na miejscu stałym, także co pszczoły przyniosą, to wtedy jest.
Tu pokażę Wam ciekawe zjawisko, bo kiedyś z kimś rozmawiałam o Leszczynie, o kotkach, to większość osób mówi, że to jest kwiat, że później z tego są orzeszki. Nie, zobaczcie. Tutaj jest taki czerwony języczek. Nie wiem, Agnieszko, dobrze to zbliżyło? Tak. Nie rozmazuje? Nie, nie. To jest kwiat żeński. Kotki wytwarzają pyłek, to jest kwiat męski i jak leszczyna pyli, tutaj na tą czuprynkę, na te języczki spada pyłek i dochodzi do zapylenia. I później rozwija się tutaj właśnie orzech. Z tego będą orzechy. Ciekawa sytuacja. Leszczyna już u nas, jak widzicie, kończy pylenie. Kwitnienie zaraz też będzie kończyła. Mam nadzieję, że jeżeli nie przyjdą przymrozki, to orzechów będzie dosyć sporo. Będzie miał co dzięcioł i wiewiórka łupić, bo Edziu to już nie bardzo. On się zawsze spóźni. Ale tutaj w którymś z tych uli on zawsze przetrzymuje orzechy. No, ja zobaczymy. Nie wiem, czy ty możesz tak zaglądać. Słuchaj, ja nie wiem w którym, ale w tamtym roku właśnie wyszło na wizji. Nie, oj, tutaj nie. Czekaj, tu chyba raczej nie, bo tu jest cegła. Tu też nie. Gdzieś tutaj on ma. A może... Uważaj, bo tam poleci. Też nie. Wiem, że on gdzieś tutaj ma te orzechy. Jak ten Edziu zobaczy, co ty tu robisz. Czekaj. Zobaczcie. Pokaż. Nie, czekaj. Dobrałyśmy się do Ania z piżarni. Mamy orzeszki. Czekaj, bo tu jakiś pająk, pajączynę sobie robił. Teraz już wiecie, dlaczego ja tu przyjechałam. Tego mi brakowało. Tak. Edziu nie widzi. Nie przyznamy się. Nie będzie wiedział. Będziemy już w filmie to zobaczy. A nie, no faktycznie, bo on ogląda filmiki. Dużo pytań jest odnośnie nasion. Mówicie, piszecie, żalicie się, że nasiona nie wschodzą, że część nasion jest wycofanych, że nie można ich kupić. To nie jest tak. Z nasionami to jest taka sprawa, że co roku część nasion jest zamienianych innymi, część nasion, ale też musicie wiedzieć, że nasiona są produkowane na plantacjach nasiennych i te plantacje no, są w Indiach, są w Chinach, nie są u nas w kraju. Jakieś poszczególne są, ale dany kraj nie jest w stanie mieć wszystkich plantacji u siebie i zleca na przykład... No, gdzieś tam wyprodukowanie, załóżmy, nasion selera w Indiach. I jeżeli przyjdzie powódź, ta plantacja zostaje zalana, więc tych nasion się nie pozyska. Przyjdzie susza, czy przyjdzie grad, czy przyjdzie wichura, czy trzęsienie ziemi, bo przecież no, takie zjawiska przyrodnicze na całej kuli ziemskiej są i te plantacje są niszczone, więc później niestety tych nasion nie ma. Trzeba czekać, aż takie plantacje się odtworzy i te nasiona pozyska. To jest właśnie z tym związane. Często pytacie, jakie firmy bym poleciła. Generalnie nie polecę żadnej firmy, bo każdy ma sprawdzone swoje firmy. Osobiście kupuję z Wilmorin, z Plantico i trzecia firma jest, teraz Wam tutaj nie powiem, bo po prostu zapomniałam nazwy, ale z trzech firm kupuję nasiona i one mi się sprawdzają. Kupuję je w Kostrzynie w Ogrodniczym bądź w Dębnie w Ogrodniczym. No i generalnie mam fisia na punkcie nasion. Jak tylko zobaczę Ogrodniczy, wejdę do Ogrodniczego, na pusto nie wyjdę. Czy będę wysiewała, czy nie będę wysiewała, nasiona kupuję. Później jest tak, że mam koszyk, mam karton, mam skrzynkę, te włożę tu, te włożę tu, te włożę tu. I jak przychodzi ten dzień, ta godzina, to Renia dostaje amby i szuka, gdzie włożyła nasionka. Bywa tak, że też kupię, położę sobie, tu położę, żeby nie zapomnieć, bo jutro będę wysiewać. Guzik. I tak zapomnę. Słuchajcie, wczoraj już dzwoniła do mnie, rozmawiała ze mną przez telefon tak. I mówi, ja
Aga, ja gdzieś położyłam te nasiona, ja nie wiem. Ja mówię, no to cała. Ale znalazły się. No. Wiesz, aha, gdzie? Gdzie? W śrutowniku. W stodole. Co? Tak. Szłam zbierać jajka w kurniku i akurat nie miałam te nasiona. Mówię, zniosę sobie do szklarni, żeby już mieć je uszykowane do wysiewu, nie? I położyłam do śrutownika. Poszłam, pozbierałam jajka. No i happy, zasuwam do domu z tymi jajkami. O nasionach zapomniałam. A później było poszukiwanie. No, pół godziny no straciłam. Właśnie. A na koniec aż się prawie nie popłakałam. Mówię, nie, no koniec. Ja nie wiem, gdzie... I wieczorem Edziu przychodzi, mówi do mnie tak, bo on mówi dziubuś, albo mówi kochanie. I mówi tak, dziubuś, mówię, co to za nasiona tam w śrutowniku leżą? O, moje nasiona się znalazły. No taka prawda jest. Muszę Reni przyznać tutaj rację. Że mam sklerozę, że tak? Masz sklerozę, ale masła no nie jem. Aha. Nie jem masła. Chociaż nie, to... Potwierdzam, szukała tak. I prawie płakała. No prawie płakałam, no bo kurczę, kupiłam sobie nasiona i nie mogłam ich znaleźć. To jest dramat, słuchajcie. Tutaj mam maliny, te, które chcę sobie przesadzać na ogród. No ale na ogrodzie mam wodę i nie mogę ich jeszcze posadzić. One już powinny być dawno poobcinane, bo to są maliny jesienne, te, które kwitną do samych przymrozków. No i powinny być obcięte, bo one tutaj zaraz będą mi już puszczają pąki, a powinny puszczać z ziemi, nie stąd, tylko z ziemi, bo jeżeli ich się nie przytnie, to właśnie one będą tutaj puszczały, ale o, tutaj jakie już zieloniutkie, popuszczane są. Tutaj też no. Już ze ziemi. Zobaczcie. Patrzcie, jaka Katarzyna jest. No już mi... Tutaj z ziemi już puszczają. Ale no nie chciałam ich przycinać, bo łatwiej mi później jest, wiecie, wykopać, złapać tu, wykopać, bo ją widzę gdzie. Posadzić na polu. I wtedy będę dopiero ścinać już jak po posadzeniu na polu. No ale jest woda i czekam. I tak powiem, to już jest naprawdę ostatni gwizdek tutaj u mnie na ścięcie tych malin, nie? Zobaczę do końca tygodnia, co się będzie działo. Jeżeli woda nie będzie się drastycznie podnosić, no to wykopię to i posadzę. A jak będzie się dalej podnosić, no to zetnę. I nie będę przesadzać w tym roku, bo niestety ja ich nie znajdę. Chyba, że jak już będę widziała, że są pączuszki, wtedy z dużą bryłą wysadzę. No zobaczymy. Na razie czekamy. Nie mam innego wyjścia. Ogród ogrodem, ale nie zawężamy się tylko do ogrodu. Ruszyłyśmy troszeczkę w teren i przyjechałyśmy do porzecza nad Odrę. Jadąc myślałyśmy, że będziemy takimi odosobnionymi osobami, a tutaj się okazuje, że tutaj są tłumy dzisiaj. Zresztą chyba jak zawsze ludzie przyjeżdżają, idą na wydmy, przyjeżdżają patrzeć, jak woda się podnosi, jak to wszystko wygląda. Jedni odjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. Ujęcie już sama nie wiem, które. Chyba 125. Wiecie co? Jestem już zmarznięta. Nogi mi zmarzły, ręce mi zmarzły. Jestem głodna, zmarzł mi czubek nosa. I tak, co już nagrywamy tą scenę, to albo ktoś przyjedzie motorem, albo ktoś z samochodem. Teraz już byłyśmy w kurniczku, już witałyśmy się z gąską. Nagrywałyśmy ostatnie ujęcie. Przyjechał pan samochodem, zobaczcie, jeszcze są ślady. Jest tablica, znaczy ten znak, że jest zagrodzone. Wjechał tam i w pewnym momencie on tam gdzieś jedzie, a Agnieszka mówi, ty? Mówi, ty, on będzie tam chciał chyba pojechać. Zajechał koło tego znaku, nie? No. Otworzył drzwi, pomacał wodę i wyjechał. I teraz powiedziałam, nie, koniec. Albo teraz, albo nigdy. No i chyba to jest teraz. Na razie nie ma nikogo. Na razie. Woda się podniosła. Tutaj już teraz kończąc żarty. Podniosła się i to dosyć mocno. Ostatnim razem jak byliśmy z Edziem, to można było dojść aż tam daleko. A teraz ona płynie sobie tutaj wartko. Szumi.
No i jedzie kolejny samochód. Ja nie wytrzymam. Tutaj dzisiaj, jak żeśmy przyjechały, to z początku z Agnieszką mówię, co tutaj, jakiś festyn jest, czy coś, że tyle ludzi? O, i jeszcze jeden jedzie. Co oni tutaj tak przyjeżdżają? Chyba co po to szukają? Tak, chyba tego samego, co my. Każdy przyjeżdża, no patrzy, jak ta woda tutaj się podnosi. Ale podnosi się dosyć mocno, podniosło się dużo, to jest fakt. Zobaczcie, jadą kolejni. Co chwilkę ktoś przyjeżdża, przychodzą tutaj. Jedni idą tam, z tamtej strony obserwować, inni na wydmy. Wiecie co? Żeśmy się przed chwilą z Agnieszką śmiały, że jakby kogoś tutaj przyparło, to nawet nie byłoby gdzie pójść. Tyle osób jest. Nie ma szans dzisiaj tutaj na taki spokój, no. Nie? Znaleźć gdzieś odosobnione miejsce. Nie mam po prostu szans. A wiecie, co ja zrobiłam? Ja nawet auto zatrzymałam, kazałam panu zgasić silnik, żeby Renia scenę nakręciła. No i niestety nic z tego nie wyszło, bo przyjechał drugi motorem i zagłuszył. No i po ptakach. Zobaczcie, jak tutaj wyglądają łąki. Tam w oddali leci cały klucz dzikich gęsi. I tutaj, jeżeli ta woda się utrzyma do momentu, jak będą przylatywać już ptaki, to tutaj będzie jeden krzyk, tu będzie ogrom ptaków różnej maści, jakie kto tylko będzie chciał. Piękny czas będzie. Z lotu ptaka, jakby tutaj teraz dronem zrobił ujęcie, to jak na morzu. Te łąki w sezonie, wszystko jest koszone, rolnicy koszą trawę na siano i tak naprawdę powiem wam, że jeżeli Odra nie wyleje, to jest problem ze sianem. Jest mało trawy, nie ma gdzie tego siana urobić, no i niestety bydło głoduje. Jest poszukiwanie siana. No a w tym roku pierwszy raz od ostatni raz taka woda wysoka była w 2010 roku, żeby tutaj wszystko było zalane. No ale teraz te łąki, one się naprawdę napiją i jeżeli woda opadnie, jak woda opadnie i przyjdzie ciepło, to trawa będzie rosła w oczach, będzie naprawdę piękne siano, takie soczyste, bo ostatnie lata, no niestety ono było takie suche z braku wody właśnie. Także chociaż z jednej strony, chociaż mamy bardzo duże powody do zadowolenia, te tereny są generalnie zalewowe, także taka woda tutaj nikogo nie dziwi. No wyższa już, tak, bo już zaczyna podchodzić tutaj pod domy w Porzeczu czy w Chlewicach i to już jest niewesoło. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze ona jako takiego zagrożenia tutaj domom nie stwarza, nie stanowi zagrożenia. Ruszył się wiatr i zaczyna robić się zimno. Będziemy kończyć na dzień dzisiejszy. Żegnam się z wami. Jedziemy w końcu, Agnieszka, na herbatę, nie? No, zasłużyłyśmy na tą herbatkę. Tak, wystałyśmy się tutaj. Co chwilę ktoś, kurczę, krążył. I teraz też o cały czas samochody przyjeżdżają. Jedni przyjeżdżają, drudzy odjeżdżają. I bardzo dobrze, wy też wychodźcie, mimo że jest zimno, że jest wiatr, na łono natury, dotleniać się, chodzić, ruszać się, przebywać, podziwiać nawet tą wodę, bo to uspokaja. To by było tyle. Życzę wam zadowolenia, uśmiechu, radości ze wszystkiego, z takich małych, niepozornych widoków, chwil. Celebrujmy to, co tak naprawdę jest piękne. Do następnego.